Dziś w naszym studio będzie gościć nietuzinkowa osoba, a jest nią doktor habilitowany Krzysztof Kozak. Z wykształcenia fizyk, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Piastuje również stanowisko kierownika Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ-PAN. Celem spotkania było poruszenie kwestii przyszłości małych reaktorów jądrowych. Usiądźcie wygodnie, a ja zapraszam na materiał. Zacznijmy od tego, że w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, że Orlen i Syntos zapowiedziały, że będą te firmy inwestować w Polsce w małe i w mikroreaktory jądrowe. I tutaj pierwsze pytanie, jakie się pojawia, czy to jest technologia, która gdzieś na świecie już faktycznie działa. Rozumiem, że rozmawiamy o małych reaktorach, nazwa reaktorów skrót angielski to jest SMR. I o tym była ta informacja reaktory te y, y, są obecnie w większości w fazie koncepcyjnej. Jeżeli mówimy o reaktorach y, w sensie wykorzystania ich w energetyce czy w energetyce cieplnej nawet, to musimy y, y, zdawać sobie sprawę, że wprowadzenie reaktora do sieci energetycznej bądź do sieci ciepłowniczej danego państwa y, obecnie jest y, obwarowane wieloma y, Mocnymi y, warunkami, żeby taki reaktor mógł y, zacząć bezpiecznie y, pracować. To bezpieczeństwo jest y, tutaj szczególnie istotne i dlatego też y, wiele organizacji, a taką wiodącą jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej y, w Wiedniu, y, wydaje y, y, licencje na y, programy, y, na, na, na wprowadzenie reaktorów y, do obrotu czy do użytkowania. I na dzisiaj z żaden z azmr nie ma jeszcze wydanej licencji. Czyli można powiedzieć, że te reaktory są na pewno w fazie projektowej. Jak to obrazowo można powiedzieć, nie zeszły jeszcze z komputerów projektantów. Część z produkcji jest próbowana już na etapie licencjonowania. Jeżeli mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć o tych EZMR-ach w sensie nazw, bo to jest dosyć mylące. Znaczy, jest dużo zamieszania, może nie mylące. Pierwotna nazwa ezmr -y to było faktycznie Small Module Reactors SMR, czyli mały reaktor modułowy. I to jest pierwsza interpretacja według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, czyli reaktor, który jest niewielkich rozmiarów. Dostarczane na plac budowy, na miejsce eksploatowania już z załadowanym paliwem i uruchamiane. Kolejna interpretacja, czy kolejne pojęcie, którym się określa SMR-y, to reaktory modułowe, czyli fabryka produkuje pewne moduły, z których się składa elektrownie na miejscu. I to jest zupełnie coś innego, prawda, niż to, o czym powiedziałem pierwszy raz. Natomiast trzecia. Znaczenie tego słowa SMR to jest Small Module and Medium Size Reactors. I to jest też SMR. I to rozumie, znaczy pod tym pojęciem rozumiane są Reaktory małej mocy, ale też średniej mocy. Warto by tutaj powiedzieć, co to znaczy mały i średni reaktor. Mały reaktor to jest reaktory, tak się określa według nomenklatury Agencji Wiedeńskiej, reaktory o mocy elektrycznej, żeby nie mylić z termiczną, o mocy elektrycznej poniżej 300 MW. Reaktory średnie to są reaktory, które generują energię elektryczną, moc na poziomie od 300 do 700 megawatów mocy elektrycznej. Więc jeżeli mówimy o małych reaktorach, SMR-ach, to musimy najpierw stwierdzić, o jaki typ reaktorów, znaczy co rozumiemy pod tym pojęciem. Czy będą, tak jak mówię, powtórzę jeszcze na moment, reaktor z załadowanym paliwem, który przywozimy na, do, danego, do danej lokalizacji, włączamy i on zaczyna działać, czy mówimy o reaktorach, które są budowane modułowo, i te moduły, jak gdyby na ciężarówkach, przywozimy na plac budowy i tam składamy jak klocki Lego, czy też mówimy o reaktorach w granicach 700 MW, czyli tych o średnich, średnich mocach, tak jak rozumie to Agencja Wiedeńska. Kiedy słyszymy, że w Polsce miałyby powstać te małe, mniejsze, Reaktory Mamy o wrażenie, że to jest przedsięwzięcie na mniejszą skalę, w związku z czym pojawia się taka nadzieja, że być może w końcu, skoro obniżyliśmy de facto jakieś oczekiwania i chcemy stworzyć mniejszą instalację, to że może w końcu to się uda. Ale z drugiej strony słyszymy, że to są projekty dalej znajdujące się gdzieś na deskach kreślarskich i zastanawiam się, co w takim razie ma większe szanse faktycznie w Polsce powstać? Nie pytam, co szybciej, tylko co w ogóle ma szanse w Polsce powstać? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, tutaj, jak ja zawsze żartuję, fizyka jest prostsza niż polityka. A niestety te dwa obszary w obszarze energetyki, rozmawiam o energetyce de facto, czyli o bezpieczeństwie energetycznym kraju, jest szalenie, szalenie istotnym pytaniem. W naszym kraju, w Polsce, mamy obecnie zatwierdzony program, Polski, po rozwoju polskiej energetyki jądrowej. To jest opublikowany dokument i w tym dokumencie mówi się o rozwoju energetyki jądrowej. Możemy po, pogadać potem o szczegółach jeszcze w sensie harmonogramu. O budowie sprawdzonej technologii. Przez sprawdzoną technologię rozumiemy reaktory, które już działają. Mamy jakieś doświadczenie z ich. Eksploatacji, obsługi, stanu bezpieczeństwa i, i, i paru innych rzeczy. Ale też mówi się o reaktorach rzędu 6-9 GW, jeżeli chodzi o docelową moc tych elektrowni, która ma być zainstalowana w Polsce. W mojej opinii, uzyskanie takiej mocy na reaktorach małych, czyli reaktorach czysto megawatowych, jest nierealne. Mało tego, takie reaktory w mojej opinii nie mogą pracować w tak zwanej bazie mocy. Dwa słowa wyjaśnienia, co to jest baza mocy. Oczywiście mamy miks energetyczny, w Polsce on wygląda tak jak wygląda, czyli mamy głównie węgiel i, i mały kawałeczek tortu z gazu z, odna, z gazu, z odnawialnych źródeł energii. Natomiast baza to jest to, co musi pracować. Niezależnie od tego, czy wieje wiatr, czy świeci słońce, czy płynie rzeka. To musi być po prostu, bo pewne obszary gospodarki muszą działać, szpitale muszą mieć prąd, żeby wykonywać operacje. Produkcja żywności, produkcja w ogóle przemysłowa musi pracować na pewnym stałym poziomie. I to zapewnienie stałego poziomu, bardzo trudno jest uzyskać to mamy już przykłady OZE w Niemczech na podstawie odnawialnych źródeł energii, bo one niestety falują, prawda? To znaczy. Mówiąc zupełnie już trywialnie, obrazowo, w nocy słońce nie świeci, prawda? I ta energia w nocy też musi być, prawda? Więc y, y, rozmawiamy o bazie. Pana pytanie y, sugeruje dalsze pytanie o tak zwane zalety tych małych elektrowni, prawda, EZM-ów. To znaczy one mają niewątpliwie zalety, ale jak zawsze jest ale. Jeżeli mówimy o ezemerach ach y, w kontekście budowy modułowej, na przykład powiedzmy 300 megawattów, to na pewno koszt inwestycyjny, inwestycyjny, czyli ktoś, kto płaci za elektrownię, będzie mniejszy niż koszt wybudowania dużego reaktora, powiedzmy o mocy rzędu gigawatów, czy, 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 czy no w granicach gigawatów, a nie 300 megawatów. Natomiast warto pamiętać o tym, że cena jest ukryta gdzie indziej. Bo jeżeli ja kupuję tą elektrownię, a pan mi ją sprzedaje, to pan musi ponieść potężne nakłady, żeby zrobić w ogóle ten reaktor, żeby wybudować fabrykę, która dostarcza te moduły, prawda? I tutaj robi się trochę zamknięte kółko, bo ja mogę mniej zainwestować, mniej wydać, jako nawet prywatny właściciel dużej firmy. Natomiast. Pan, jako producent, musi mieć gwarancję, że ja to kupię, prawda? I, bo pan musi włożyć z kolei bardzo duże pieniądze. Rozwiązaniem są oczywiście pieniądze publiczne, prawda? Środki publiczne, i to się stało w Stanach. Parę lat temu, w 2012, A ile pamiętam, rząd amerykański uruchomił bardzo duży program z potężnym budżetem milionów dolarów. Na wyłonienie jakiegoś projektu małego reaktora do zastosowań komercyjnych. Przez komercję, rozumiem tutaj oczywiście, energetykę, bądź jakąś e, e, kolgerację z wytwarzaniem ciepła, prawda? Bo to o tym też jeszcze możemy porozmawiać. E, natomiast e, problem jest taki, że muszą być pieniądze z zewnątrz, prawda? To znaczy, że ktoś musi zainwestować, ktoś, czyli państwo. E, tam zostały wyłożone duże pieniądze na. Opracowanie koncepcji, na wyłonienie jednej, jednej koncepcji, powstał taki reaktor z paru dziesięciu projektów, o ile dobrze pamiętam, z dwunastu wyłoniono jeden, to jest reaktor Empower. On ma przechodzić proces licencowania i został jak gdyby skierowany do opracowania prototypu, no ale to jest jeden reaktor, prawda? Znaczy jeden mały reaktor z, z, z dużym wkładem finansowym pieniędzy publicznych. On faktycznie w tej chwili już funkcjonuje nie, już nie, nie, to nie, nie jest ten nie, etap? Nie, nie, To nie ten etap jeszcze. Yy, yy, w ogóle te reaktory, yy, idea tych reaktorów jest taka, żeby one były w cudzysłowie, w cudzysłowie bezobsługowe. Prawda? Znaczy, to, to nie jest do końca prawda oczywiście, bo, bo nie ma wysokiej technologii, która jest bezobsługowa. Znaczy, to wszyscy sobie zdajemy sprawę, a szczególnie jeżeli zwracamy uwagę. Że priorytetem jest bezpieczeństwo, prawda? Po doświadczeniach kilku awarii, które się wydarzyły, ale to kilku naprawdę na palcach jednej ręki, y, 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 bardzo dmuchamy na to bezpieczeństwo i jesteśmy w stanie wydać kupę pieniędzy, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. I zresztą się je zapewnia. Dlatego też właśnie ten problem bezpieczeństwa i problem licencjonowania, dopuszczenia takiej elektrowni jest procesem długotrwałym. Druga sprawa, ta bezobsługowość polega na tym, że ta modułowość i te małe reaktory, jak gdyby załadowane paliwem, ich czas produkcji, cykl wymiany paliwa to jest kilka lat, powiedzmy 4 lata, jeżeli chodzi o Empower. No więc jeżeli nawet go wybudujemy, uruchomimy, ja mówię my jako ludzkość, prawda, to dopiero po czterech latach nabędziemy jakichś doświadczeń, bo będzie można zobaczyć jak on funkcjonuje i przeładować to paliwo, prawda? znaczy tam wcześniej się nie da tego zrobić. To jest problem wypalenia rdzenia, w ogóle managementu rdzeniem, prawda, jak się wypala uran w takim rdzeniu, ale to zupełnie już techniczne sprawy. No więc ten czas się odsuwa, prawda? No, po, po dwóch, po ośmiu latach dopiero będziemy mieli jakieś doświadczenie, jak ten reaktor się zachowuje po wymianie paliwa. Już tutaj pojawia się pytanie: skoro Polska nie ma w zasadzie jeszcze żadnych doświadczeń z, własnym, mm, z własną energetyką jądrową, to czy posuwanie się do próby budowy właśnie takich niewielkich, niesprawdzonych. Instalacji, to czy w naszym, w naszym kraju jest faktycznie jakieś realna opcja, czy to nie jest po prostu Posuwanie się tych za daleko i obietnice, które bardzo dobrze brzmią, ale czy faktycznie mamy szansę to zrealizować? Znaczy, ja bym brać. uciekł trochę y, o, od tego pytania, y, y, bo tu mocno wchodzimy w politykę. Y, y, ja się tej polityki nie boję oczywiście i możemy do tego wrócić. Natomiast powiem o czymś innym. E, powiem o tym, że oczywiście tak, aczkolwiek nie zgodzę się z panem, że Polska nie ma żadnych doświadczeń. E, warto wspomnieć, że w Polsce działa reaktor jądrowy, to jest reaktor badawczy. Proszę. Reaktor MARIA to jest parę kilometrów od Warszawy. 26, chyba, to jest reaktor w Świerku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, NCBJ. I ten reaktor działa od ponad 40 paru lat bezpiecznie. Mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że wokół prawie dwumilionowego miasta, w odległości 20 paru kilometrów, działa reaktor jądrowy o niewielkiej mocy. Reaktor badawczy, który głównie produkuje strumień neutronów, który służy do różnych badań naukowych, ale też pomaga nam w zdrowiu, ponieważ wytwarzany tam jest izotop medyczny, który jest wykorzystywany zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. I to pokrywa dużą y, 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 część rynku europejskiego i światowego po niestety awarii innego reaktora, także zyskaliśmy na tym, że Maria, e, Maria pracuje. E, także my mamy jakieś doświadczenia. No, nie zapominajmy też, że y, y, budowaliśmy energetykę jądrową y, w żarnowcu. Y, y, I ta energetyka jądrowa, w sensie y, y, reaktorów, y, dwóch reaktorów, które tam miały być zainstalowane w produkcji rosyjskiej, to były wwr -y, i była dosyć zaawansowana. W 1989, o ile pamiętam, rząd premiera Mazowieckiego, a dokładniej mówiąc minister syryjczyk, niestety zakończył to budowę. No i teraz te betony i parę innych szpejów, które powstało. Stanowi no, ciekawą atrakcję turystyczną, y, można to pooglądać, aczkolwiek pieniędzy zostało zmarnowanych y, całe mnóstwo. Także mamy jakieś doświadczenia w sensie energetyki jądrowej. Oczywiście ma Pan rację, że po, czar y, po żarnowcu, po żarnowcu y, część kadry i, i część ludzi wykształconych w tym kierunku, czyli inżynierów energetyki jądrowej, rozproszyło się po świecie bądź pozmieniało zawody. I obecnie odbudowanie tej kadry, poza małą grupą osób, która, jak my to mówimy, pędzi, Czyli pracuje na reaktorze Marii. Tych specjalistów nie ma. Były podjęte parę prób, bo ten program energetyki jądrowej no jest dosyć sinusoidalny. W większości to jest linia prosta i to poniżej zera. Ale się toczył, prawda? I toczy się już prawie od 20 lat, prawda? Ze pewnymi zmianami. I teraz trochę przyspieszył faktycznie. W tym programie jest powiedziane, że. Energetyka ma być jakieś 6-9 gigawatów energii elektrycznej, Oparty go duże reaktory. Co znaczy duże reaktory? Reaktory duże, które są na rynku, dostępne na rynku. Ma pan tutaj rację, że znaczy ja bym w ogóle nie opierał energetyki, bazy energetyki jądrowej na SMR-ach, bo to nie o to chodzi. Znaczy ten pomysł jest zupełnie inny. One mogą być uzupełnieniem mogą być bardzo fajnym źródłem ciepła. I taki program ruszył teraz w Polsce. Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało potężny grant, to jest w końcach 60 milionów złotych, pamiętam, na opracowanie koncepcji prototypu reaktora wysokotemperaturowego, czyli napędzkiego, na, no, produkującego głównie ciepło, jak gdyby. HDRPL, to się ma nazywać, o ile chyba pamiętam. I, i, i ten program ruszył i, i te prace koncepcyjne, koncepcyjne prace ruszyły. Natomiast, i, o ile wierzymy w słowa opisane i to, co jest zapisane y, w programie energetyki rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, to y, powinno to być oparte na sprawdzonych reaktorach. Tak jak rozmawialiśmy, no nie ma szans w tym czasie, 7 lat, sprawdzić tych reaktorów oraz, że ich nie ma. A dwa, że cykl. Y, y, pracy takiego reaktora wykracza poza 7 lat, prawda? Także chodzi o pieniądze tak naprawdę, bo chodzi o pieniądze i o, i o energetykę. My mamy teraz olbrzymią elektrownię Bełchatów, na przykład, z którą są problemy, jak zapewne Państwo wiedzą i Pan. I to jest największa elektrownia węglowa w Europie. I ona ma moc około 5500 megawatów megawatów I, i y, stanowi zaspokojenie mniej więcej, no różne szacunki są, ale powiedzmy około 20% zapotrzebowania y, naszej mocy. Żeby zastąpić taką y, elektrownię 5-megawatową, bo to jest mniej więcej to jest 5 GW. Tak? No, tam różne te bloki, bo one pracują, niektóre są wyłączone, niektóre są włączone, no ale powiedzmy na okrągło y, 5 z groszem gigawatów, to ja pozwolę sobie to policzyć, bo to wystarczy podzielić, prawda, i tu wspomogę się obliczeniami, bo to policzyłem, żeby zastąpić elektrownię, elektrownię Bełchatow, czyli powiedzmy, że 5500 megawatów, to jeżeli mówimy o smr o mocy około 300 megawatów elektrycznej, to to jest około 18 takich elektrowni wybudowanych. Jeżeli mówimy o 160 megawatów Czyli dużo mniejszych, tych, tych small, naprawdę, na przykład tych, tych reaktorów, o których wspominałem, Empower, to potrzeba takich reaktorów 34. Natomiast, jeżeli mówimy o reaktorach typu naprawdę małych, takich reaktorach modułowych z załadowanym paliwem, które się przywozi i działają, a nie buduje się elektrowni z modułów na miejscu, czyli tak zwany new scale, to takich reaktorów potrzeba byłoby 122. Reaktory, które są obecnie dostępne na rynku, to znaczy umownie stoją na półce i można je kupić, jest ich kilka, jest paru graczy, to jest na przykład EPR, czyli ten European Pressure Reactors produkcji, i tu się zatrzymam, bo bardzo trudno jest obecnie powiedzieć, kto to produkuje. Kiedyś to była firma Rewa, ale z bardzo dużym wkładem Siemensa. Problem, że to są międzynarodowe, przeważnie spółki, no ale powiedzmy, że, że francuski, to jest 1600 megawatów, jeden reaktor. Czyli zainwestowanie na początku bardzo dużych pieniędzy, bo rozmawiamy o Kwocie rzędu 50 miliardów złotych na dzisiaj, tak plus minus, prawda? Plus minus, to jest jeden drog reaktora, no to ta moc, która ma być osiągnięta w polskim programie energetyki 6 gigawatów, prawda, czyli 6000 megawatów, no to potrzebne są cztery takie reaktory, prawda? Jeżeli byśmy kupowali czy produkowali, znaczy oparli się na reaktorach AP1000 Westinghouse'a, znaczy, też nie Westinghouse do końca, no ale powiedzmy, że Westinghouse e, amerykańskich, one są y, tysiączki, no to potrzeba ich 6, prawda? Jeżeli mówimy o Empower, to potrzeba by było 38, a jeżeli mówimy o New Scale, czyli tych 45-megawatowych, to potrzeba by ich 134. Jeżeli Pan pozwoli, to jeszcze powiem o tych, bo mówimy megawaty i gigawaty, i tutaj ludzie mają zawsze problem z tym, prawda? Znaczy, milion złotych to jeszcze sobie wyobrażamy, miliard złotych. Już jest sobie trudno wyobrazić, a giga to jest 10 do 9, czyli miliard, mega to jest 10 do 6, czyli milion. Ja kiedyś to policzyłem, bo każdy z nas ma kalkulator obecnie w kieszeni, prawda, bo mamy e, telefony komórkowe i rzadko z nich korzystamy, a warto. E, jeżeli się policzyć, co to jest milion sekund, e, e, to jakbym pana zapytał, to ile to byłoby, to odpowiem od razu, to jest około półtora tygodnia, a miliard sekund, miliard sekund, to jest... 31 lat. To jest ta skala, różnica między milionem a miliardem. Można to oczywiście też przełożyć na złotówki, prawda? Tak, ciężko to objąć rozumiem faktycznie. Znaczy, to robi wrażenie. Na mnie też zrobiło, jeżeli sobie wklikałem 3600 sekund na godzinę i się policzy to. 31 lat, miliard sekund i półtora tygodnia milion sekund. Z drugiej strony mówiliśmy tutaj o dużej inwestycji potrzebnej, żeby rozpocząć produkcję tych SMR-ów. Faktycznie, gdyby ich taka ilość była potrzebna w Polsce, to ta inwestycja wydawałaby się komercyjnie opłacalna, z tym, że podejrzewam, że wdrożenie takiej technologii nie byłoby proste i pytanie, czy Polska byłaby w stanie. Wdrożyć taką technologię u siebie, czy ewentualnie przy współpracy międzynarodowej? Czy byłaby szansa, żeby tego typu reaktory powstawały przy użyciu polskiego przemysłu? Bardzo dobre pytanie, ale bardzo skomplikowana i trudna odpowiedź. Pyta Pan mnie, czyli o moją opinię. Wydaje mi się, że byłoby to bardzo trudne, o ile wręcz niemożliwe w rozsądnym czasie. Poza tym warto korzystać z doświadczenia innych, i, i wartość współpracy, to o czym Pan wspomniał, jest wartością nadrzędną i, i, i zawsze daje dobre efekty. prawda? Lepiej jest skorzystać z pomocy sąsiadów, niż trugać coś samemu w ogródku, jeszcze bez zasobów i bez de facto wiedzy. To na pewno. Jeżeli chodzi o sprawę inwestycyjną, to tak jak już wspominałem, sprawa jest bardziej skomplikowana, znaczy musimy powiedzieć tutaj o tak zwanych nakładach na jednostkę, nie wiem, na kilowatogodzinę, prawda, ile by kosztowało. Jeżeli to się porówna na dzisiaj, bo jak się buduje duży reaktor, to jest parę problemów, ale są też pewne plusy, prawda. jak pan ma rozrzucone reaktory na jakimś terenie, to raz, że musi pan mieć ten teren, czyli prawa wykupu gruntów, sprawa przekonania psychologicznego ludzi, że te reaktory 38 gdzieś trzeba postawić. My mamy problem, żeby postawić jedną lokalizację, prawda, do dzisiaj. I, i, i no, to nastawienie ludzi do Atomu, o ile tak można powiedzieć, się zmienia i gmina, gdzie lokalizacje mają być, te lokalizacje są wskazane koło Żarnowca i yy, w Lubia. To wie, Prawdopodobnie tam b, 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 na tym na, najbardziej są duże zaangażowania. No bo, żeby mieć 6 gigawatów energii, tak jak jest to zapisane w planie, no to jeżeli rozmawiamy o 1600, czyli o epr bądź o tysiącach, no to 6-4 reaktory w tych, w tych granicach musimy postawić. Reaktory oczywiście na elektrowni mogą być jeden albo dwa, no powiedzmy, że mamy dwa reaktory, bo tak się przeważnie buduje, czyli potrzebne są dwie lokalizacje, prawda? Jak Państwo wiedzą, ten program już ciągnie się prawie 20 lat i na razie ciągle nie mamy tej lokalizacji, prawda? Znaczy efektywność działania, pewna konsekwencja działania, no, no musi być, znaczy nie można zmieniać decyzji co 5 minut, prawda? Tym bardziej, że zapisane mamy w programie energetyki, że mamy to oprzeć na dużych reaktorach badawczych czyli w granicach gigawatów, prawda? Tutaj widzę dwa problemy z tą lokalizacją, które w zasadzie historycznie zawsze istniały. Po pierwsze, to jest strach ludzi, ale o tym może za chwilę, ale drugie, duże reaktory zawsze potrzebują dużej ilości wody, co w warunkach polskich zazwyczaj sprowadzało się do tego, że one były planowane na północy kraju, tam gdzie... W tych, pobliżu morza. W pobliżu morza, bo brakuje nam tak dużych rzek, jak powiedzmy Dniepry czy Loara, które by faktycznie mogły tutaj zapewnić. Pytanie, czy w kwestii SMR-ów, czy tutaj faktycznie tak samo duże zasoby wodne są potrzebne, podpowiada nam logika, że nie są. Jednak pytanie, jak duże to muszą być. Oczywiście, o, oczywiście, że ma Pan rację. Znaczy, yy, tak, znaczy mamy problem skali, prawda? Znaczy reaktor duży. Potrzebuje dużo wody, reaktor mniejszy i to 3 razy, 10 razy mniejszy potrzebuje tej wody oczywiście mniej do chłodzenia i jest to problem lokalizacyjny, natomiast w Polsce Wisła dałaby radę, znaczy jeżeli chodzi o chłodzenie, tak powiedzmy, no, jeżeli rozmawiamy o czyli czy Czyli 20 gigawata to jest taka lokalizacja planowana w, Wiśle, no, znaczy w okolicach Wisły i w okolicach Bełchatowa. Problem chłodzenia jest raczej do rozwiązania. To, to bardziej pojawiają się problemy ekologiczne i problemy klimatyczne, ponieważ to jest problem w ogóle zasobów wodnych i to w skali całej Europy, a nawet całego świata. Prawda? Znaczy my z wodą mamy problem. Z wodą głównie do picia, no ale, ale z wodą do chłodzenia. Elektrownie jądrowe potrzebują wody, ale też elektrownie węglowe potrzebują chłodzenia, prawda? To znaczy, jak mieliśmy to upalne lato parę lat temu, to mieliśmy taki spadek mocy gwałtowny właśnie dlatego, że elektrownie jądrowe nie były w stanie się schłodzić i musiały być wyłączone. Także to, to ten problem dotyczy w ogóle energetyki, prawda? Czy znaczy musimy mieć chłodzenie, musimy mieć gradient temperatur. Także tutaj MZR -y nie, nie rozwiążą problemu w żaden, w żaden sposób. W sensie, znaczy będzie łatwiej chłodzić, ale ilość z kolei będzie, będzie bardzo trudna. Tu się pojawia jeszcze jeden problem pewnie nie będziemy mieli okazji o nim pogadać, bo, bo wymagałoby to godzinnego wykładu, jeżeli chodzi o gęstość mocy znaczy i o sterowanie reaktorem. Reaktor jest sterowany, prawda? Znaczy to jest grupa osób, która nim steruje. No i teraz, w momencie, jeżeli mamy kilkadziesiąt takich reaktorów, to mamy kilkadziesiąt rdzeni i kilkudziesięciu operatorów, które muszą koordynować to działanie, prawda? Czyli tutaj wchodzi jeszcze czynnik ludzki, że nie sterujemy jednym obiektem, tylko nagle prowadzimy przy pomocy umownych joysticków 30 samolotów, prawda? A nie, a nie jeden duży. I, i, I to też jest problem w kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli byśmy policzyli na przykład, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś awarii jest jakieś, no to tutaj to prawdopodobieństwo, jeżeli prawdopodobieństwo dużej, inaczej dużego reaktora jest podobne jak prawdopodobieństwo małego reaktora, a pewno jest, no to tutaj się multiplikuje razy ileś, prawda. To jest, to jest jedna rzecz. Pan pytał jeszcze o koszty. Na obecnym etapie zakładając, że mamy, no na, na czym się trzeba oprzeć, prawda, że mamy Mpower, czyli, czyli ten reaktor w granicach 160 MW. To koszty produkcji, znaczy koszty budowy, koszty eksploatacji takiego reaktora, ja powiem bardzo w skrócie, bo to jest skomplikowany problem, ale szacuje się, że jest około 1,7 do 2 razy większy niż koszt energii elektrycznej uzyskiwanej z dużego reaktora. Właśnie mówimy tutaj o kwestii bezpieczeństwa i o to, że ryzyko w momencie, w którym sterujemy kilkudziesięcioma elektrowniami, ryzyko, to, że coś pójdzie nie tak, jest większe, ale z drugiej strony mniejszy reaktor wydaje się teoretycznie, powinien oznaczyć mniejszą skalę sytuacji kryzysowej, jeśli by faktycznie do niej doszło. Yy, tak, to znaczy yy, mamy mniej paliwa. Bo te reaktory są mniejsze, czyli rdzeń jest mniejszy, czyli de facto mniej jest substancji radioaktywnych, zarówno w świeżym paliwie, jak i w zużytym paliwie, gdzie się wytwarza cała masa izotopów, które są radioaktywne. Także na pewno tak. Natomiast problem jest gdzie indziej, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie. Problem jest taki, że cała nasza. Wiedza i całe i wszystkie procedury, które są obecnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo reaktorów, szczególnie po awarii w Fukushimie, gdzie te procedury zostały mocno, bardzo mocno zaoszczone i było taki checking wszystkich reaktorów, czyli sprawdzenie wszystkich reaktorów na świecie po awarii w Fukushimie ze względu na bezpieczeństwo, spowodowały to, że. Bezpieczeństwo y, takiego dużego reaktora, dużego, znaczy mówię o y, reaktorach klasy y, 3, prawda? czyli generacji 3, czyli właśnie AP1000, bądź EPR, bądź reaktorów y, y, koreańskich, y, Boiling Water Reactors, y, BRMXC, y, to y, to nie jest tak prosto skalowalne, prawda? Bo mamy mniej materiału radioaktywnego w przypadku awarii. Natomiast obecnie reaktory generacji 3, planuje się w ten sposób, znaczy z systemem bezpieczeństwa, że wszystko powinno zatrzymać kopuła bezpieczeństwa. Największa awaria, czyli tak zwany syndrom chiński, od filmu zresztą, który był kiedyś na ekranach, a, a potem wydarzyła się podobna awaria w TMI zapewniają, że te największe awarie, ja mówię o awarii generacji 3+, zostają w zasadzie na terenie elektrowni, bądź bardzo niedaleko od płotu elektrowni. Także system bezpieczeństwa działa obecnie, ja mówię o reaktorach projektowanych i budowanych, czyli reaktorach 3+, bądź o SMR-ach. One mają bardzo podobne systemy bezpieczeństwa w sensie lokalnej Ewentualnych skażeń, prawda? To jest naprawdę na terenie elektrowni bądź w odległości do kilometra od terenu elektrowni, zarówno dla dużych reaktorów, jak i dla małych reaktorów. Także tak wygląda sprawa bezpieczeństwa. Natomiast w sprawie bezpieczeństwa jest jeszcze jeden problem, ponieważ, tak jak mówiłem, jest to licencjowanie i to bardzo takie pod lupą patrzenie na każdy aspekt bezpieczeństwa. I my obecnie, znaczy czym mówimy jako ludzkość, mamy procedury dla dużych reaktorów. Procedur dla małych reaktorów w ogóle nie ma. No i ktoś je musi opracować, prawda? To też trwa parę ładnych lat. Y, y, musi być potem sprawdzenie na działających reaktorach, czy to wszystko działa, i dopiero wtedy ktoś za to też musi zapłacić, prawda, żeby opracować tę procedurę. No i największym kosztem jest problem budowy fabryk reaktorów modułowych, na przykład. Bo rozumie pan już, że ezemery to są albo te małe. To jest science fiction na razie, takie, że przyjeżdża i załadowany y, tak, paliwo. Tak, nie, niekiedy nawet można przeczytać o takich ładowanych na Tira, który sobie jedzie w miejsce, gdzie jest potrzeba 50, ale tak to, to nie to, wygląda już realistycznie. To, to, to nie wygląda tak realistycznie, jeżeli rozmawiamy o cywilów, bo jeżeli mamy jeszcze sekundę czasu, bo to, to chciałem powiedzieć, bo to nie jest. Znaczy, w Polsce przynajmniej ja mówię o sobie, ja, ja się spotkałem z tym tematem mr w Polsce w roku 2020, jak w Oświęcimiu miała powstać elektrownia jądrowa i prawie, że już powstawała taka właśnie do produkcji ciepła, bo tam są zakłady chemiczne, prawda, i to ciepło kogorowane było głównie wykorzystywane do tego, no ale to była elektrownia. W polskim prawie i w ogóle w światowym prawie nie ma możliwości wybudowania, w polskim na pewno, wybudowania elektrowni przez kogoś innego niż państwo. To musi być państwowa inwestycja. Trzeba by zmienić prawo. Zmiana prawa, no to nieraz trwa więcej niż pół roku. To, to jest jedna rzecz, która blokuje, jak gdyby, zamiary w Polsce, prawda? W, w sensie inwestora prywatnego. Ta szumna zapowiedzi, że ta elektrownia już powstanie w Oświęcimu, skończyły się na tym, że to był podpisany list intencyjny. No to wiemy, co znaczy list intencyjny, czy umawiają się z panem, że kiedyś coś zaplanujemy i będziemy robić, prawda? Znaczy to, to fajnie brzmi. Natomiast do realizacji, żebyśmy, nie wiem, pojechali tym, co zaplanowaliśmy, albo uruchomili, no to jest jeszcze jeszcze, jeszcze kawał, kawał, kawał drogi. I chciałem właśnie zwrócić uwagę na historię, bo ta historia SMR-ów, która w Polsce, jak mówię, pojawia się o 10:00, to był, o ile pamiętam, styczeń 2020 roku, czyli no dwa lata temu. Ma, ma oczywiście całą masę wcześniejszych zdarzeń. No i głównie z wojskiem, związanym to, o czym Pan wspominał, czyli zapakowanie na ciężarówkę, bądź na, na statek, czy nawet na samolot takiego reaktora. To był pomysł ludzkości, który się telepał po głowie już od dawna. Na czym polega problem? Mamy parę terenów. Y, gdzie y, nie ma energii elektrycznej. To jest na przykład koło pyłowy Grenlandia. A y, w latach 60., w okresie zimnej wojny, zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie mieli tam radary. No i te radary trzeba było czymś zasilać, prawda? I pierwszy taki SMR-owy reaktor powstał w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych znaczy nie w Stanach, w Stanach powstał. To było północne koło po ubiegłym. Podbiegunowe zasilało właśnie stacje radarowe. To był reaktor, ja sobie wynotowałem, to SM1, o mocy 2 MW mocy elektrycznej. Zupełnie wystarczał. I to był taki załadowany reaktor, który przyjechał, wstawiło się go i zasilał, zasilał radary. Kilka miesięcy wcześniej to zadziałało, taka mini elektrownia, niż elektrownia, która. Wystartowała w Pensylwanii pierwsza komercyjna elektrownia. Także wojsko to jest w ogóle osobny, osobny świat. Reaktor przewoźny PM2A, 61 rok, to była baza wojskowa też na Grenlandii. Został uruchomiony w 77 dni. Także jak się ma środki i moc i potrzebę, to da się. Reaktor NH1A, bardzo ciekawy reaktor o mocy 10 MW elektrycznej. Był zacumowany w kanale panamskim i dostarczał energię do obsługi kanału panamskiego, To jest, pracował w latach 68-75. Także ludzkość już pracuje na takich małych reaktorach. Związek Radziecki nie był gorszy. W latach 60-61 roku w obmisku powstała reaktor, tam, tam, gdzie zresztą pierwsza elektrownia jądrowa, taka komercyjna, powstał transportna elektrostancja o właśnie. I to były cztery segmenty w kontenerach. To był taki segmentowy reaktor, czyli cztery kontenery, które. Przyjechały, połączyło się i zaczęło działać. Prawda? Zupełnie inna koncepcja niż ten jednomodułowy reaktor, ale segmentowy. I to przyjechało koleją albo samochodem, prawda? także to, to dosyć fajne. Potem był Argus 750 kW energii, a potem VC 90-50 MW energii. Ja jeszcze powiem o, o jednej rzeczy, że obecnie robi się te reaktory małe, mają bardzo. Dobre zastosowania w miejscach, gdzie jest trochę ludzi, a bardzo trudno tam doprowadzić energię. To jest głównie Arktyka, prawda? Głównie Grenlandia. Ja już nie mówię o wojsku. Jakieś Alaski, jakieś Syberie, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dużo dobrych uniwersytetów, czyli na przykład Argon National Laboratory w Stanach, Berkeley, jest zaangażowanych w koncepcję, Opracowania takich reaktorów. No, takie reaktory mamy, które są małe i które latają w kosmos, prawda? Bo to jest zasilanie sąd kosmicznych. Tutaj zamiana energii cieplnej, znaczy energii jądrowej, idzie na energię cieplną i od razu na energię elektryczną poprzez reakcje chemiczne. I to jest bardzo mało wydajny proces na dzisiaj, prawda? Nie da się tego zrobić na skalę dużych elektrowni, ponieważ dzisiaj zamieniamy energię na ciepło. Ciepło, zamieniamy energię mechaniczną, kręcimy turbiną i wytwarzamy prąd elektryczny. Czyli rozumiem, że problemem w zastosowaniu cywilnym przede wszystkim byłyby tutaj, te wszystkich technologii, które istnieją w zasadzie już około 70 lat. Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa. wojsku bezpieczeństwo jest yy, inaczej rozumiane, a w ten sposób inaczej się kalkuluje ryzyko. Inaczej się kalkuluje ryzyko, tak. To, to raz, ale te, i, i to jest bardzo fajne zastosowanie. Dlatego mówię, że może nie opierajmy i nie, nie stawiajmy, że zamiast dużych reaktorów oprzemy energetykę na małych reaktorach, jeszcze rozwijaną samodzielnie. Te smr -y, jakby je nie rozumieć teraz, są bardzo fajnym uzupełnieniem, głównie w sensie produkcji ciepła, czyli kogeracji ciepła, czyli te HTR-y, na przykład ten polski projekt, który został uruchomiony, bądź w sytuacjach, gdzie ludzkość potrzebuje energii, a koszty doprowadzenia tej energii są piekielnie wysokie. Takie reaktory już działa Rosyjski reaktor, który pływa, prawda? pływający reaktor, który zasila właśnie dalekie, dalekie, dalekie północy, Rubieży Północnych, tam w okolicach Czuchotki, chyba on jest zamocowany. Za, za tego typu technologie SMR -y przydałyby się w Polsce jako uzupełnienie, ale nie zastąpią dużych reaktorów, tak. które wciąż powstają i na które wciąż nie, chociaż spotkaliśmy się parę lat wcześniej, też mieliśmy nadzieję, że już jesteśmy blisko, ale znowu, znowu jesteśmy blisko. Minęło parę lat, a my dalej jesteśmy blisko i co z tego dla Polski wyniknie wciąż nie jest jasne. Żeby stworzyć bazę bezpieczeństwa energetycznego, to nie mamy odwrotu od energetyki jądrowej, bazującej na dużych jednostkach, bo one mają jedną podstawową zaletę: są, istnieją i można je wybudować w zależności od kosztów, w zależności od wybranej technologii, lokalizacji, w przeciągu 7-8 lat od momentu zakończenia prac lokalizacyjnych i spraw prawnych, prawda, które też trwają, ale od momentu wbicia łopaty, że tak powiem, dałoby się to zrobić i to przy sporym udziale firm polskich, bo tak jak warto wspomnieć, warto się pochwalić, jest wiele firm polskich, które pracują w energetyce jądrowej. To są spadacze. Kopułę w Oki Kłoto, czyli tej perowskiej w Finlandii, która była budowana, robiła firma z Gdańska. Rurociągi robimy, robimy wszystkie oprzyrządowania. W Polsce jest naprawdę bardzo dużo firm, które posiadają licencje na i to takie najbardziej wymagające wymagania w sensie bezpieczeństwa, w sensie organizacji pracy, w sensie jakości pracy, które mają licencje zarówno Westinghouse'a, a Rewy, czyli firm, które budują reaktory jądrowe. Trudno o tym usłyszeć w telewizji, ale coraz więcej tego się już słyszy. Mam wielką nadzieję, że będą mieli w jakimś najbliższym czasie okazję faktycznie Popracować te umiejętności Polsce. wykorzystać u nas. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękuję.